Alla Hanza jest jedną z setek tysięcy osób, którym po wybuchu wojny udało się uciec z Ukrainy. W Polsce znalazła schronienie, a dzięki pomocy ludzi także mieszkanie. Ucieczka z Buczy nie była jednak prosta. Udało jej się to dopiero po kilku dniach. Do tej pory jest trudne do wspomnienia wszystko, co odbywało się za ten czas, ale na szczęście teraz jest już trochę lepiej, spokojniej. Niestety dzieci zostały aż do końca wojny w tej Bucie, tam na tym miejscu. Na szczęście wszyscy całe zdrowe na teraz, ale przychodzili do nich Ruscy, do domu. Mężczyzn oczywiście, że badali na wszystko, szukali, obszukiwali wszystkie domy, no i było straszne, co tam się działo. Równo rok temu nie tylko Ukraińcy obudzili się w innej rzeczywistości. Od rana zza wschodniej granicy napływały informacje o tym, że wojska rosyjskie zaatakowały niepodległy kraj. Nie włączałam telewizora, tylko obudziłam się, bo siostra moja dzwoniła w 5:30 i powiedziała, że zaczęła się u nas wojna, że wszystko jest bombardowane, że lotniska zbombardowane i oni nie będą mogli wyjechać tutaj do nas, tak jak planowaliśmy, że ona przyjedzie tutaj z dziećmi. W ciągu pierwszych tygodni wojny do Polski przyjeżdżały dziennie dziesiątki tysięcy uchodźców. Szacuje się, że obecnie w naszym kraju jest ich ponad milion. Przyjeżdżali głównie pociągami, takim jak ten, który 28 lutego dotarł do małopolskiego Olkusza. Mamy dla wszystkich przyjeżdżających przygotowany ciepły posiłek, specjalnie przygotowane miejsce dla matek z dziećmi. W pełnej gotowości są wszystkie służby porządkowe, służby sanitarne i służby medyczne. Pomoc szła z każdej strony. W halach sportowych organizowano zbiórki żywności, odzieży i środków czystości. W przyjęcie uchodźców angażowały się instytucje, ale też mnóstwo osób prywatnych. Nasze społeczeństwo tu na Górnym Śląsku i w całej Polsce okazało się bardzo otwarte, nie jest takim społeczeństwem wsobnym, tylko właśnie bardzo otwartym, gotowym na przyjęcie tych naszych uchodźców z Ukrainy. Otwarły się domy zakonne, otwarły się mieszkania, seminarium duchowne, wszystkie instytucje kościelne się otwarły i było to dla nas coś naturalnego. Chociaż widoków jak te z katowickiego dworca już dawno nie ma, nie znaczy to, że Górny Śląsk o wojnie zapomniał. W rocznicę rosyjskiej napaści na Ukrainę na Placu Wolności w Katowicach można oglądać wystawę kilkunastu sugestywnych zdjęć z Ukrainy. To jest 12 głównych zagadnień wojny, więc tam są i żołnierze, i cywile, i zbrodnie, i w ogóle no, taki opis, czym ta wojna jest, czym ona jest dla nas, uchodźcy, polska pomoc, no wszystko, co wydawało nam się najważniejsze, co można w tym zawrzeć. Są pokazani zwykli ludzie, pojawiają się oczywiście znane postacie, ale są przede wszystkim zwykli ludzie, którzy opowiadają. Krótkie wypowiedzi, zdjęcie, krótka wypowiedź człowieka, który to przeżył, który to widział. O wojnie przypominają też w Gliwicach. W piątek przed Urzędem Miejskim uczniowie rozwinęli prawie 40-metrową flagę w barwach Ukrainy. Do projektu przyłączyło się 93 artystów oraz młodzież z Koweńskiego Gimnazjum Artystycznego na Litwie. W związku z czym nadesłano 350 kwartałów o formacie 30x30 tkanin wykonanych przeróżnistymi technikami. Chociaż obywatele Ukrainy nie otrzymują już takiej pomocy jak w pierwszych tygodniach wojny, to nie znaczy, że nie potrzebują jej wcale. Cały czas pomaga m.in. Caritas Archidiecezji Katowickiej. Codziennie do punktu na katowickim dworcu PKP przychodzi około 100 osób z prośbą o pomoc. W samej Caritasie zarejestrowanych jest około 5 tysięcy osób, które otrzymują wsparcie. Potrzebują przede wszystkim tego doraźnego wsparcia na samym początku, które dajemy w punktach recepcyjnych i informacyjnych, ale też świadczymy tą długofalową pomoc związaną z prowadzeniem Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, gdzie oferujemy pomoc związaną na przykład z tłumaczeniem dokumentów na język polski, z języka ukraińskiego. Pomagamy szukać mieszkania. Taka pomoc jest bardzo ważna, ale trzeba patrzeć dalej. Przykładowo w Katowicach kilka dni temu otwarte zostało Centrum Integracji Spilno, w którym dzieci i młodzież z Ukrainy mogą wziąć udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach. Bo chociaż nikt nie wie, jak długo potrwa wojna i jakim wynikiem się zakończy, to pewne jest, że część uchodźców zostanie u nas na stałe. Ważne jest, żeby czuli się w Polsce jak najlepiej.
Trwa odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej Tarnowskie Góry-Zawiercie. Gotowy jest już odcinek łączący Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie i lotnisko w Pyrzowicach. Projekt wpisuje się szerzej w siatkę komunikacyjną polską, bo stworzy nam tutaj taką możliwość obwodnicy dla Śląska, a też widzimy, że dzięki połączeniu kolejowemu to lotnisko znacznie wzmocni swoje znaczenie. Po zakończeniu prac dojazd z Zawiercia do Pyrzowic ma zająć 23 minuty, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 minut. Kolej nadal jednak nie będzie dobrą alternatywą dla pasażerów, którzy przylatują i odlatują do i z Katowic, bo przejazd do stolicy województwa potrwa godzinę. Podobnie jak w drugim kierunku do Częstochowy. Remont linii kolejowej nr 181 ma za to zwiększyć możliwości przewozu towarów z lotniska w Pyrzowicach. Na tym terenie w ciągu najbliższych 2 lat powstanie węzeł przeładunkowy wraz z bocznicą kolejową, rampą rozładunkową, 3 zbiornikami po 1000 m3 przeznaczonych na paliwo lotnicze. Oprócz nowych torów zmodernizowane zostaną też perony. Dodatkowo na trasie powstaną 3 nowe przystanki kolejowe w Mierzęcicach, Zawierciu i Miasteczku Śląskim. W tym ostatnim mieście przystanek będzie elementem większej całości. Na moment będziemy budować centrum przesiadkowe na 150 miejsc parkingowych. Będzie wiata, żeby można było zostawić rowery. Chcemy tam też taki węzeł szlaków turystycznych, rowerowych stworzyć. Do tego pętla do obsługi ruchu pasażerskiego poprzez mikrobusy, 2 nowe przystanki autobusowe, no i taka wisienka na torcie, przebudowywana stacja kolejki wąskotorowej, najstarszej w sumie w Europie. Koszt odbudowy linii kolejowej to ponad 660 milionów złotych, z czego ponad 500 milionów to dofinansowanie unijne. Zakończenie inwestycji planowane jest na 4. kwartał tego roku. Coraz więcej dzieci dotkniętych jest przemocą. W skali kraju to aż co 7 młody człowiek do 18 roku życia. Przemoc najczęściej stosują bliscy. Skala problemu jest ogromna, a dzieci bardzo często nie sygnalizują, że dzieje się im krzywda. Dzieci są takim klientem, którzy w zachowaniu, w zabawie pokazują, co się z nimi dzieje. Nie jest tak, że nie mówią. Może nie mówią słowami, nie mówią wprost, natomiast w takim materiale symbolicznym, w rozmowie, gdy się je pyta o to, gdy się z nimi rozmawia, to one powiedzą raczej, nie? Jeśli trafią na bezpieczne miejsce. Takim miejscem ma być otwarte w piątek Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu. Na wsparcie na wielu płaszczyznach mogą tu liczyć całe rodziny. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do dzieci pokrzywdzonych przestępstwami. To jedyne takie miejsce w województwie śląskim. My przynieśliśmy tutaj wraz z Fundacją Dajmy Dzieciom Siłę model norweski Barnahus, który zakłada udzielanie pomocy i wsparcia dzieciom w jednym miejscu z dobranymi specjalistami w taki sposób, żeby na wszystkie potrzeby w tej sytuacji dziecka odpowiedzieli. Dzięki temu mamy u siebie w zespole psychiatrę, terapeutów, pediatrę, mamy też prawnika, jest tutaj też w planach stworzenie za niedługo przyjaznego pokoju przesłuchań. Przedstawiciele Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która powołała do życia i finansowo wspiera Centra Pomocy Dzieciom w Polsce, chcieliby stworzyć przynajmniej po jednej takiej placówce w każdym województwie. To fundacja odpowiada również za pozyskiwanie specjalistów. W każdym z ośrodków dotychczas powstało 8. Pomoc może uzyskać jednocześnie do 200 rodzin. Bardzo ważne jest to, że to miejsce to jakby nie może, to nie jest samotna wyspa ci specjaliści, tylko żeby pomóc temu dziecku pokrzywdzonemu przestępstwem, to trzeba faktycznie współpracować z innymi instytucjami. Czyli dla nas taki podstawowy partner to jest ośrodek pomocy społecznej, to jest sąd, to jest prokuratura, to jest policja. Terapeuci nie są w stanie jednoznacznie określić, po jakim czasie widoczne są efekty pomocy, bo każdy przypadek jest indywidualny. Według wstępnych założeń kompleksowa opieka powinna trwać 6 miesięcy, ale może zostać przedłużona w zależności od potrzeb. Po 2 latach prac remontowo-adaptacyjnych zamek w Grodzcu Śląskim nieopodal Bielska-Białej został otwarty dla zwiedzających. W pochodzącym z XVI wieku zabytku właściciel Michał Bożek zgromadził swoją prywatną, pokaźną kolekcję 1000 eksponatów kultury Śląska Cieszyńskiego. Co ciekawe, to jeden z niewielu zabytków, który nigdy nie został zburzony ani zdewastowany. Chcę, żeby to, co zostało, zostało nie dla mnie, Michała Bożka, ale dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy i wszyscy z rejonu, mieszkańcy, żeby podziwiali to, zostało zgromadzone coś, udostępnić, pokazać i cieszyć się tym dobrem narodowym. Jest to nasze wspólne dobro narodowe.
Prace renowacyjne zakończone zostały w październiku ubiegłego roku, a jeszcze w trakcie ich trwania natrafiono na wiele artefaktów i odkryć archeologicznych. Te piszą zupełnie nieznaną dotąd historię obiektu, bo datują jego początki w innych niż dotychczas uważano czasach. Wszystkie prace prowadzone były pod ścisłym nadzorem i przy konsultacji konserwatora zabytków. Potrzebuje przynajmniej 2-3 lat, żeby to wszystko opracować, żeby te wszystkie skorupki posklejać, żeby zrobić konserwację przedmiotów znalezionych, żeby wyczyścić tych 70 srebrnych monet znalezionych w trakcie, żeby to wszystko można było pokazać. Ale te najważniejsze eksponaty już pokazujemy na szybko w gablotach. Zamek w Grodźcu został wyremontowany m.in. dzięki ponad 6 milionom złotych z Unii Europejskiej, które trafiły pod Bielsko za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Tu wszystko robi, w każde pomieszczenie, jak wchodzę, to dla mnie jako, można powiedzieć, Jakuba, może nie marszałka, robi wrażenie, że chętnie bym każdą rzecz dotknął, zaglądnął, zobaczył, dowiedział się, a jaka to historia, a gdzie to pozyskano, na jakich targach, od kogo. No, wszystko ma fantastyczną historię ze sobą, ale bez dwóch zdań zbrojownia przyciąga uwagę i myślę, że pokazuje niesamowity walor tego miejsca. Łącznie rewitalizacja zabytkowego zamku pochłonęła ponad 8 milionów złotych. Bogate kolekcje malarstwa, map, zegarków i broni już są dostępne dla zwiedzających.